No, dzień dobry Państwu, witam na moim kanale, witam w kolejnym odcinku. Jadę właśnie na działkę, rozpoczynamy nowy tydzień, mamy poniedziałek rano, piękna pogoda. I dzisiaj jest taki dzień, że po zalaniu ostatnio górnego wieńca, ostatniego, budowa stała aż 5 dni, żeby ten beton porządnie związał. Więc dzisiaj zajmujemy się montażem więźby dachowej i murowaniem ścian działowych, tak mam nadzieję, przynajmniej w najbliższych kilku tutaj dniach. No bo to już jakby końcówka budowy, tak? Zostało nam wymurowanie komina, wymurowanie ścian szczytowych, działówka w środku i no deskowanie dachu i to wszystko i mamy koniec. Także już mam nadzieję, że to ostatni tydzień budowy. Jakby dobrze tak się sprężyć, to 3-4 dni robocze to maks i praktycznie powinno być wszystko skończone, no. Także zobaczymy, jak to będzie nam szło. Lecę na działkę. Byłem teraz w sklepie budowlanym jeszcze, znaczy w metalowym. Kupiłem wkręty ciesielskie takie, jeszcze brakowało dołączenia krokwi na kalenicy 7-centymetrowe, bo krokwie u nas są 7x16. Nie jak w projekcie, tam w projekcie były chyba 6,3x14, ale myśmy zwiększyli trochę te wszystkie przekroje. Tak samo murłata 14x14 jest u mnie, a nie 12x12, tak jak tam u Pawła w projekcie. Dobra, lecę na budowę. Widzimy się na miejscu za chwilę i zobaczymy, co to tam się dzieje, czy już są, czy jest, ekipa, czy już coś się dzieje, czy coś robią. Dobra, ruszamy. Jestem na miejscu. Chłopaki już działają, zdejmują szalonki. Że powoli, powoli dzieje się. Więźba już jest pozacinana, przygotowana do założenia. Może ładnie większej dać, co? Nie. To bardzo się męczyć, jak jest. Kurwa. Nie, czekaj, ja wejdę, może go na górę się uda od razu wziąć. Dalej jeszcze. Składaj bloczki. Jest kurwa wykręcona. Panie, jaki jasny chór. A lepszej nie ma? Weź przykętuję ją. Ja do chuja, to jeszcze gorsza. O. Chuj tam.
Co jest, to jest. Tam jest przodu. No. Ja trzymam. Posuń trochę do mnie. O, dobra. Dawaj, ja od razu będę zawijał. Kurwa, trzeba było podejście na razie. Kurwa. Tak na paluchy, kurwa, bo zaraz nie będziesz miał paluchy. No. Suń! Dawaj! Jeszcze do góry! Dawaj do góry! Czekaj, ja was deskę, deskę pomogę, czekaj! Trzeba łatę wziąć! Aha. Aha! No! 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 Jeszcze? Do góry! No! 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 No. 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 Jeszcze. No. Weź łatu. Z tyłu łata stoi. No. No. Chujanie. Dobrze, dobrze, i prawo i lewe. Jaha, nie musisz. Nie chuja. Michał, idź tam do nich na górę. Kurwa. Czekaj, czekaj, Michał, zaraz przyjdzie, stój. Op. No. Je. Tam na to na morze. Ten sznurek można już zdjąć. Dobra. Daj mi łapkę. Ale tą deskę zerwę. Łapkę i mój. Zostaw tylko bardzo, chodź tu trzymaj.
A ładujemy już na górę krokwie. Murłaty już leżą. Zaraz będziemy przymierzać, jak to będzie pasowało wszystko. Thank you.
Szukamy stabilne zatrudnienie. CV prosimy wysyłać na adres. No i tutaj ściana kolankowa. To ściana szczytowa się muruje. Po dwie krokwie ustawione, zewnętrzne. Tutaj tak to wygląda. I tu będzie na tyle z dzisiejszej relacji, bo muszę się już zbierać z budowy. Ale chłopaki jeszcze zdają, także zobaczymy sobie jutro, ile tam się udało zrobić. I wracamy w następnym odcinku. Już pewnie robić więźbę, komin. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie, cześć.